Kotońska dementuje plotki o rozwodzie i publikuje zdjęcie. Już wszystko pewne. Agnieszka Kotońska opublikowała zdjęcie z najważniejszymi mężczyznami jej życia. Tym samym dementuje plotki o kryzysie w związku. Jakiś czas temu media obiegły niepokojące informacje o rozpadzie małżeństwa Agnieszki Kotońskiej znanej z programu Google Box. Przed telewizorem celebrytka, która zdobyła sporą rzeszę fanów, od zawsze cieszyła się z długiego małżeństwa. W końcu z ukochanym związana jest od 30 lat. Nic więc dziwnego, że plotki mocno zaniepokoiły fanów. Agnieszka Kotońska dementuje plotki o rozwodzie. Agnieszka jednak postanowiła szybko je zdementować i opublikowała zdjęcie z najważniejszymi mężczyznami jej życia, mężem i synem. Post opatrzyła tkliwym opisem. Kochani, z tym samym chłopem Artur Kotoński i Dajan Kotoński. Do końca życia i jeden dzień dłużej. Moje chłopy. Czuję się bezpieczna, kochana, szczęśliwa. Moja rodzina, moja miłość. Moje motorki na życie, na uśmiech, na dobra energię, lek na wszystko. Razem możemy wszystko, podstawa to rodzina, nie kasa, nie dobre auto, zajebiste mieszkanie czy udane wakacje. Rodzina jest dla mnie cenniejsza niż przyziemne rzeczy, które mogę mieć, ale nie muszę. Bez szczęśliwej rodziny byłabym nikim. Całusy kochani, kochajcie się i doceniajcie to, co macie. Czytamy w dalszej części. Agnieszka Kotońska w rozmowie z naszym portale pomponik.pl wyznała, że nie wyobraża sobie, by Artura nie było obok niej. Pytana, co musiałoby się stać, by pokazała mu drzwi i wystawiła walizki, twierdzi, że w ogóle nie dopuszcza do siebie myśli, iż mogłoby do tego dojść. Dla hejterów, którzy wróżą koniec naszego związku, mam jedną wiadomość, nie planuję nigdy zmieniać męża. Tworzymy zajety duet, uzupełniamy się wzajemnie, kochamy się i będziemy razem do końca życia.